No kolejne 4 lata przed nami, jak się okazuje, co chyba może nawet cieszyć. Jednogłośnie poparty został pan w pełnieniu dalszej funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej. Znaczy, było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, że radni, niezależnie od opcji politycznej, od środowisk, które są reprezentowane, poparły mnie w tym głosowaniu jednomyślnie, jednogłośnie, jak można to stwierdzić. Jednocześnie jest to dla mnie wielkie zobowiązanie, ażeby współpraca w Radzie była nie tyle poprawna, ale też dawała pewne standardy, że nasza praca będzie dobrze postrzegana przez mieszkańców, że będziemy docierać do mieszkańców, że będzie widać, że organ uchwałodawczy, jakim jest Rada, jest organem, na który można zawsze mieć zaufanie, do którego można mieć zawsze zaufanie, i organ, który będzie wysłuchiwał mieszkańców. No zawsze po 4 latach robi się taki rachunek sumienia, czasem nowe pomysły dochodzą i teraz właśnie pytanie, przez te kolejne 4 lata coś pan będzie chciał zmienić w pracach Rady, może w końcu te takie mniejszości się, że tak powiem, może uda im się przeforsować i pan jako, powiedzmy, na przykład przewodniczący, by mniejsza liczba osób mogła złożyć te własne inicjatywy. No bo jesteście silnym klubem, więc możecie, że tak powiem, tutaj dalej kooperować. Pytanie, może taki krok w stronę mieszkańców, może to jakoś pobudzi tą taką społeczną samorządność. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, chciałbym, żeby Rada była bardziej widoczna. Chciałbym, żeby była możliwość wykorzystywania różnych innych form komunikacji, a więc internet, osobiste spotkania. Jeżeli chodzi o inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców, sądzę, że kwestie ilości podpisów trzeba będzie rozważyć. Musi to być wypracowany kompromis pomiędzy wszystkimi radnymi, ale też musimy brać na uwagę to, że radni są przedstawicielami mieszkańców, tak? A żeby różne inicjatywy generalnie płynące od mieszkańców miały także poparcie wśród radnych. Zawsze jest tak, że nie wszystkie środowiska mają tych swoich reprezentantów, prawda? Bo tu no, część, wiadomo, zawsze dostaje się do rady, ale są te mniejsze takie związki, stowarzyszenia, czasami też partie polityczne, które no, ze względu na ten próg wyborczy nie zawsze nawet chociaż tego jednego radnego wprowadzą, żeby ich, że tak powiem, reprezentował bezpośrednio i był takim komunikatorem między Radą a no, właśnie tym środowiskiem. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, wszyscy radni, 23, są reprezentantami mieszkańców, a więc konkretnie z każdym ugrupowaniem, z każdym środowiskiem, które będzie chciał współpracować, który będzie przedstawiał konkretne propozycje i to propozycje, które będą zyskiwały także poparcie, tak? Ja sądzę, że na pewno każdy radny Rady Miejskiej będzie brał pod uwagę te propozycje, które będą sensowne, obiektywnie uzasadnione i co najważniejsze, będą wpływały na poprawę życia mieszkańców Grudziądza.